Na koniec setna rocznica polskich Termopili, czyli bitwy pod Zadwórzem. Uczcili ją wrocławscy Ormianie. Adrianna Wiśniewska. To wielkoformatowa plansza przedstawiająca bitwę pod Zadwórzem z 17 sierpnia 1920 roku. Polska młodzież broniąca Lwowa stoczyła wtedy heroiczny bój z przeważającymi siłami pierwszej armii konnej Siemiona Budionnego. Z okazji setnej rocznicy tej bitwy Fundacja Ormiańska z pomocą Urzędu do Spraw Kombatantów zorganizowała spotkanie edukacyjne. 313 polskich żołnierzy zginęło. Zginęło śmiercią bohaterską. Walczyli do ostatniego naboju. Przeważająca siła wroga, konnicy Budionnego, prawie 5 tysięcy konnicy stłamsiło, zgniotło, po prostu starło z ziemi tych naszych obrońców. Bitwa pod Zadwórzem przeszła do historii pod nazwą Polskie Termopile. Na spotkanie przybyło wielu Ormian, którzy chcieli uczcić pamięć poległych w starciu dwóch swoich rodaków, Konstantego Zarugiewicza i Antoniego Dawidowicza. To jest symbol i męstwa, i wielkiego pragnienia niepodległego państwa, 1920 rok. Na planszy można grać i podczas gry wcielić się w obrońców Lwowa. Może pokażę, że jednostki tworzą takie drewniane, są wpięte w takie drewniane podstawki. W tym wypadku jest to bolszewicki szwadron kawalerii reprezentujący około 200 żołnierzy. Jeżeli Polacy trafią w ten szwadron, to w trakcie gry będziemy wypinać poszczególne jednostki. Te emocje towarzyszące rozgrywaniu tej gry wydaje mi się są znakomitym pasem transmisyjnym do wiedzy edukacyjnej o tej bardzo, bardzo ważnej bitwie w naszej historii. Na spotkaniu można było obejrzeć film o matce jednego z poległych w bitwie Ormian, Jadwidze Zarugiewiczowej. Jest ona także symboliczną matką grobu nieznanego żołnierza w Warszawie. To wszystko teraz. Za chwilę prognoza pogody na kolejne fakty. Zapraszam Państwa o 21:30. Do zobaczenia.